Tutaj natomiast drugie ogrodzenie świadczące o wandalizmie plaży. Tu leżąca siatka, leżące słupki przeważnie. To już trwa od kilku lat, może dwóch, trzech. No gałęzie zostały wyjęte częściowo z tego gniazda. Natomiast z tego co widzę, to pozabierano stąd część drewna, które tu leżało jeszcze w okresie przedświątecznym, bodajże, czy międzyświątecznym. Nie widzę tego drewna. Może jest tam trochę na dole niżej. Co do płotów, to dyrektywa pana dyrektora generalnego, który zajmuje się teraz stanami płotów na Rudkach, z 11 grudnia wyraźnie nakazała remont tych płotów. Dzisiaj jest 2 stycznia i pan leśniczy ma dyrektywy pana dyrektora w tym samym miejscu, co i innych. Niestety taka jest prawda. Wywarano gałąź, ktoś tutaj coś robił, wyjęto gałąź, płot w takim stanie został, jaki jest. Co się robił ktoś? Po prostu chłop, który tu składa gałęzie, wyprzesał sobie te swoje i zabrał. Nie ma natomiast tutaj bardzo wielu grubych takich różnych odrzynków, takich różnych odpadów, które tu leżały kilka dni wcześniej. Zostały pewnie zabrane, pewnie bez wiedzy oczywiście leśniczego, bo on nie wie o takich sprawach, tym bardziej, że nie wie, że okres międzyświąteczny spędził w ciepełku kancelarii, medytując jakieś tam swoje sprawy, przemyśliwując. W każdym razie tak to miało to miejsce. No i widzimy tutaj jednak trochę zostało tych odpadów, ale nie aż tak wiele jak było wcześniej. No i te miejsce po ogniskach, jest tu ich kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt.